1 maja w Katedrze Lwowskiej odbył się kiermasz dobroczynny na rzecz dzieci uchodźców oraz podopiecznych fundacji Dajmy Nadzieję. Dziękujemy wszystkim, kto pomagał w jego organizacji, siostrom franciszkankom, paniom z Zaporoża, których gościmy obecnie w naszej parafii, oraz rodzicom dzieci ze świetlicy parafialnej za upieczenie ciast, każdemu, kto ofiarował swoje wyroby ręczne oraz inne rzeczy na sprzedaż, i naszym wolontariuszom na stoiskach. Dziękujemy Wam, nasi drodzy parafianie i goście, za aktywne dołączenie się do czynienia dobra. Każda hrywnia uzyskana na kiermaszu zostanie wykorzystana na potrzeby tych, komu pomagamy przetrwać w tych trudnych czasach, pisze Katedra Lwowska. Fundacja Dajmy Nadzieję jest wdzięczna za wolontariat i aktywne poszukiwanie nowych osób, które chcą służyć, chcą spędzić kilka godzin dziennie w towarzystwie dzieci, przygotowując się do świątecznego kiermaszu, który corocznie zbiera fundusze na niezbędny sprzęt dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Tych, którzy chcieliby włączyć się w dobre sprawy fundacji, zawsze zapraszamy pod adresem ulica Teatralna w Lwowie 7-1A. Szczegóły można znaleźć na Facebook stronie fundacji Dajmy Nadzieję. Robię, prawda, bo ja pisałem, a ja nie muszę. Pół tysiąca kanapek dziennie, gorąca herbata, soki, owoce lub słodycze i ciastka na Dworcu Lwowskim. Udało się nam rozeznać trochę więcej o służbie wolontariuszy Katedry Lwowskiej. Pani Ludmiła z Nowej Kachowki. 2 maja dokładnie 2 miesiące minęło od jej przyjazdu do Lwowa. W dniu wybuchu wojny kobieta odwiedzała swoje córki i wnuki w Zaporożu i stamtąd razem ewakuowali się. A później dołączyła do nich kolejna córka z mężem i dziećmi, którym udało się wyjechać z okupacji rosyjskiej. Już w Lwowie na dworcu kolejowym uchodźcy spotkali wolontariuszy z Katedry Łacińskiej, którzy codziennie od 2 miesięcy jeżdżą na dworzec z kanapkami i gorącą herbatą, by spotkać przybyszów z miast dotkniętych przez działania wojenne. Przy spotkaniu opowiedzieli wolontariuszom, skąd pochodzą, i zapytali o mieszkania w Lwowie. W ten sposób w sali parafialnej przy Katedrze Lwowskiej pojawili się nowi mieszkańcy. A zespół wolontariuszy otrzymał dodatkowe ręce do pracy i serce gotowe do niesienia pomocy. Udało się nam spotkać z kobietami, którzy przygotowują kanapki, i porozmawiać z nimi o tym, jak żyją w Lwowie. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że otrzymaliśmy tu schronienie. Jesteśmy tu jako jedna rodzina, razem z siostrą Lidią, która serdecznie nas spotkała i pomogła znaleźć mieszkanie, razem z księżmi, którzy również okazali się niezwykle wrażliwymi ludźmi. Postanowiliśmy więc, że skoro tu mieszkamy, mamy pomagać i coś robić. Dzieci uczą się przez internet, mężczyźni najpierw pomagali rozładowywać towary humanitarne, a teraz pracują przy budowie domków na terenie ośrodka parafialnego, które będą służyć tymczasowym mieszkaniem dla przesiedleńców, podczas gdy my, kobiety, robimy kanapki. Każdego dnia wolontariusze z Katedry Lwowskiej przywożą na stację kolejową 400 kanapek, świeże wypieki od sióstr franciszkanek, które pracują przy parafii katedralnej, gorącą herbatę, soki, czasem owoce czy słodycze. Ksiądz Roman i ksiądz Jan, wikariusze Bazyliki Metropolitalnej, opowiedzieli o tym, jak w Wielkanoc częstowali ludzi na dworcu kolejowym w Lwowie czekoladowymi zajączkami. Najbardziej cieszyły nas dzieci swoimi emocjami. Zmęczeni i wystraszeni zaczynali się uśmiechać, kiedy otrzymali tego zajączka. To taki drobiazg, ale może wywołać uśmiech. Podobna reakcja była, gdy rozdawaliśmy baranki wielkanocne, które nie były jadalne, ale dzieciom bardzo się podobały i wszyscy chcieli mieć takiego baranka. Takie drobiazgi stają się dla wielu ludzi oznaką troski i powodem do radości. Bardzo się z tego cieszymy. Jedna z wolontariuszek katedralnych wspomina sytuację, która dotknęła ją osobiście. Kiedyś podeszła do nas kobieta ze słowami: dziękuję wam za kanapki, ale... I byliśmy przerażeni, myśląc, że coś jest nie tak. A kobieta kontynuowała: ale bardzo dziękuję za słodką herbatę. Była pod okupacją w regionie Chersonia przez 1,5 miesiąca i mogła tylko marzyć o cukrze. Takich historii jest wiele. Ludzie są wdzięczni za ciepło i troskę, za uśmiech i gościnność. Zdezorientowani i zmęczeni w obcym mieście, po ciężkiej drodze, silnych wstrząsach, zwykle wsparcie i solidarność dotyka, ale też budzi nadzieję. Proboszcz Bazyliki Metropolitalnej, dziekan dekanatu lwowskiego, ksiądz prałat Jan Nikiel, mówi o działalności księży i wolontariuszy katedralnych w czasie wojny tak. Od początku wojny wiele się zmieniło. Przede wszystkim zmieniła się nasza świadomość. Poza tym czuliśmy, że toczy się wojna i gdy na Lwów wystrzelono rakiety, ale też szybciej, gdy ludzie zaczęli przyjeżdżać do Lwowa w poszukiwaniu schronienia. To zmotywowało nas do zaangażowania się w pomoc.
Tak więc nasi księża i wolontariusze zaczęli jeździć na dworzec z gorącą herbatą, kanapkami. Tam poznali rodzinę z Zaporoża, która obecnie mieszka u nas na fundacji Dajmy Nadzieję. Oni są tu nie tylko gośćmi, ale bardzo aktywnie nam pomagają. Kobiety przygotowują kanapki, a ich mężowie pracują przy wykończeniu domów dla uchodźców na terenie naszego ośrodka parafialnego w Lubeli. Chcemy być gotowi, aby zapewnić możliwość tym, którzy będą potrzebowali mieszkania utraconego przez wojnę. Jezus powiedział apostołom: wy dajcie im jeść. I jest to dla nas wstrząsający przykład, że Ewangelia to nie tylko słuchanie i mówienie, ale też samo życie. Dać wodę spragnionym to dać napić się Jezusowi. Więc księża, którzy jeżdżą z kanapkami na dworzec kolejowy i pomagają potrzebującym, jest to nasz obowiązek. Ewangelia dosłownie przynagla nas do tego. Nie ma innej opcji, bo wiara bez uczynków jest marna. Tu jest na końcówce wykończenia jeden z dwóch pokoi. Katolicy Lwowa przygotowują domy dla tymczasowego zamieszkania przez uchodźców ze wschodu Ukrainy. W miejscowości Lubelia, koło Żółkwi, w centrum duszpasterskim dwóch lwowskich parafii, metropolitalnej Bazyliki Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz parafii Miłosierdzia Bożego, trwa końcowy etap prac budowlanych przy domkach turystycznych znajdujących się na terenie kościelnym. W pracy pomagają wolontariusze, pan Witalij i jego kolega z Zaporoża, którzy na początku marca ewakuowali się z rodzinami do Lwowa, oraz pan Rafał z Polski, mianowicie z Gdyni, który przyjechał do Lwowa, oferując własną pomoc i przez wolontariat niesie pomoc i przyczynia się do zwycięstwa Ukrainy w tej wojnie. Pracowali tu także miejscowi parafianie. Każdy robił co mógł, uczył się czegoś nowego. Wszyscy starają się być potrzebni i skuteczni w tym trudnym czasie. Dzięki dobroczyńcom z Polski, szczególnie firmie Opoczno, przy pomocy pana posła Sejmu Rzeczpospolitej Polski, pana Roberta Telusa, już udało się zainstalować hydraulikę oraz została zakończona faza przygotowawcza dla podłączenia komunikacji i instalacji. Już wkrótce centrum dla uchodźców na terenie duszpasterskim w Lubelii będzie gotowe, by stać się tymczasowym domem dla tych, którzy stracili własne mieszkania w wyniku ataku rosyjskich okupantów. Przyjechałem pomagać na Ukrainę. Najpierw na Brzuchowicach, na magazynach pracowaliśmy przy pomocy i rozkładaniu towarów, które jechały na wschód Ukrainy do Kijowa, Charkowa, Zaporoża, Mikołajowa i wszelakich różnych innych miejsc. Dostarczaliśmy wodę, produkty żywnościowe, a w tym momencie staramy się w miarę szybko zorganizować jakieś bazę noclegową dla przynajmniej małej grupy uchodźców. Choć na namiotach zmieści się więcej. Tutaj jest Witalik z Zaporoża, Wiktor z Chersonia, który jest obecnie pod okupacją. W środku pracuje główny majster. Oj, to jak ja to nazywam, tak? Choć tak nie jest, ale Kazimierz. Ile tutaj już pracuje, 3 dni? My tutaj? Tak. No już miesiąc. Na to jeszcze pójdzie folia i tak samo płyty USB. No pięknie. I na to potem regipsy, szpachle, okna, wylewka i można kłaść kafle. I można. Wspiera duchowo i pomaga materialnie. Lwowska Katedra Łacińska aktywnie angażuje się w wolontariat. Po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę po 24 lutego, po pojawieniu się pierwszych uchodźców, bombardowaniach też Lwowa, słyszymy w szczególny sposób słowa Jezusa, przekazane przez Ewangelistę Mateusza, gdy Chrystus mówi do apostołów: to wy dajcie im jeść. Tak o społecznym zaangażowaniu wspólnoty katedralnej mówi proboszcz parafii w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, ksiądz prałat Jan Nikiel, ponieważ w ciągu ostatnich 70 dni życie parafii katedralnej bardzo się zmieniło. Witamy serdecznie księdza prałata, dziekana lwowskiego dekanatu, księdza proboszcza parafii katedralnej. To jest taka ogromna odpowiedzialność, leży na księdzu jako przedstawicielowi archidiecezji lwowskiej tutaj na tych terenach, które w takim pierwszym rzędzie stoją, przyjmując uchodźców ze wschodu i centralnej Ukrainy. Ludzi, którzy są teraz pozbawieni dachu nad głową, wszystkiego, do czego się dorobili przez te wszystkie lata. Jak parafia, katedra, dziekanat włącza się w tą pomoc, jak pracuje, jak funkcjonuje w ogóle katedra w takich trudnych wojennych czasach, które przeszła nam doświadczyć? To prawda, od początku wojny bardzo wiele się zmieniło. Przede wszystkim sama świadomość i to, że są naloty, powoduje, że tę wojnę odczuwa się prawdziwie.
drugim momentem, w którym bardzo widzimy te wojny, to właśnie ci, którzy przyjeżdżają, uciekają ze wschodu. Trzeba powiedzieć, że nasza parafia, zarówno kapłani, jak i świeccy, od początku wojny zaczęliśmy włączać się w akcji pomocy. Najpierw dzięki współpracy z naszą fundacją Dajmy Nadzieję zaczęliśmy przyjmować pomoc humanitarną od Fundacji Zaprzyjaźnionej w Polsce Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej, a także od Caritas Archidiecezji Przemyskiej. To doprowadziło do tego, że w ciągu tych 5 tygodni przyjęliśmy ponad 70 tirów i tyle samo wysłaliśmy na wschód. W tej chwili pomoc jest realizowana troszkę w innym sensie, ponieważ z Polski już mniej nadchodzi tej pomocy humanitarnej. Natomiast nieustannie nasi księża, siostry, ludzie świeccy wyjeżdżają na dworzec i tam karmią tych, którzy tego potrzebują, przyjeżdżają ze wschodu. W Lwowie uroczyście obchodzono święto Dnia Konstytucji 3 maja. W kalendarzu liturgicznym w ten dzień wypada też uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Z tej okazji w Katedrze Lwowskiej została odprawiona msza święta dziękczynna za państwo polskie, udział w której wzięli przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Lwowie na czele z pani konsul generalnym, pani Elizą Dzwonkiewicz, przedstawiciele Organizacji Polskich Lwowa oraz Obwodu Lwowskiego, a także pielgrzymi z Polski, mianowicie grono dyplomatów. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W swoim kazaniu on przypomniał, że w najtrudniejszych czasach wierni z dawna zwracali swoje oczy ku Matce Bożej i błagali o jej wstawiennictwo. Po ukończeniu mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odczytał akt poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi oraz modlitwę o zakończenie zwycięstwem wojny w Ukrainie. Ksiądz Krzysztof Szebla podziękował za mszę świętą w intencji ojczyzny wszystkim obecnym, szczególnie przedstawicielom Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polski i Organizacji Polskich na czele z pani Elizą Dzwonkiewicz, konsul generalnym we Lwowie. Po mszy świętej odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza we Lwowie na Placu Mariackim. Kapłani i osoby życia konsekrowanego, szanowna pani konsul oraz całą społecznością konsulatu, drodzy przedstawiciele organizacji polskich, umiłowani bracia i siostry. Każdy, kto doświadczył skuteczności wstawiennictwa Maryi, wie, że ona, wchodząc w trudne sytuacje naszego życia, zawsze wnosi ze sobą tylko i wyłącznie dobro. Może dlatego dzisiejszy psalm responsoryjny odnosi do Maryi słowa skierowane do mężnej Judyty, pokonującej wroga, przed którym drżeli nieulękli wojownicy. Modląc się, poszcząc, a przede wszystkim ufając Bogu, Judyta poszła tam, gdzie nie odważył się pójść nikt inny i ocaliła swój naród. A dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Maryję stojącą w miejscu, gdzie nie odważyli się stanąć nawet uczniowie Jezusa, pod krzyżem na Kalwarii. Nie wiemy, co działo się w jej sercu, ale możemy przypuszczać, że pomimo ogromnego bólu, jej ufność była silniejsza od rozpaczy. Rozważając w sercu kolejne wydarzenia z życia swojego syna, wspominając proroczą zapowiedź Symeona o mieczu, który ma przeszyć jej serce, wierzyła, że Bóg potrafi wyprowadzić dobro nawet z tego koszmaru, który właśnie przeżywa.
nie krzyczała, nie rozpaczała, nie rzucała oskarżeń, lecz jako jedyna zaufała do końca. Wznosimy do Ciebie, Ojcze, nasz tę modlitwę i prosimy o dobrą, łaskawą pomoc, którą nieustannie ukazujesz naszemu narodowi przez tę, która jest matką Twojego Syna, a którą nasza Ojczyzna czci także jako Królową i Matkę. To czyńcie na moją pamiątkę. Dziękuję za Państwa, za wszystkich nas tutaj obecność. Bardzo cieszę się, że jesteśmy i dajemy świadectwo tego, jak bliski nam jest Lwów, jak bliska jest nam ta ziemia i że jesteśmy tutaj i będziemy tutaj trwali. To są radosne święta, tak zawsze je odbieraliśmy. Święto flagi, święto Polaków, święto Konstytucji 3 maja. Ale dzisiaj na te wydawałoby się radosne święta kładzie się cieniem ten ogromny smutek, ten ogromny ból, który rodzi się z tego, co się dzieje na Ukrainie, jak Ukraina musi walczyć, jak się wykrwawia i to poczucie bezsilności i tej niesprawiedliwości ogromnej. Pierwsze święcenia od 150 lat istnienia parafii. Draganówka ma własnego diakona. Dnia 8 maja 2022 roku w Niedzielę Dobrego Pasterza kleryk 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa we Lwowie Brzuchowicach Anton Wasolyszyn przyjął święcenia diakonatu z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej Edwarda Kawy. Uroczystość odbyła się w rodzimej parafii Alumna we wsi Draganówka w obwodzie tarnopolskim w gronie bliskiej rodziny, przyjaciół oraz parafian. Są to pierwsze święcenia diakonatu w 150-letniej historii Kościoła Matki Bożej Śnieżnej w Draganówce. W swojej homilii ksiądz biskup powiedział: przechodzimy obecnie czas, w którym trudno się radować, bo na wszystko, co się dzieje, patrzymy przez pryzmat wojny. Ale Bóg zachęca nas do patrzenia na wszystko oczami wiary, co daje nam siłę, aby żyć nadzieją zmartwychwstania i zobaczyć, jak On działa w tych mrocznych czasach. Święcenia diakonatu dają Tobie wielkie możliwości. Będziesz asystentem kapłana, będziesz tym, przez którego usta ludzie usłyszą dobrą nowinę. A jak to usłyszą, jak będziesz to głosił, wszystko zależy od Twojego stanu duchowego. Uczysz się być pasterzem. Pan przygotowuje Cię do bycia pasterzem. Będzie Cię ciągle zmieniał i będziesz zdumiony, jak bardzo się zmienisz. I zawsze proś Boga o zmianę na lepsze. Drogą kapłaństwa jest nauczyć się kochać wszystkich, zarówno sympatycznych, jak i przykrych ludzi, a nawet wrogich, których staje się coraz więcej w ostatnich czasach. Jednak musimy kochać tych, których Bóg stawia na naszej drodze i nawracać się, podkreślił biskup Edward Kawa, zwracając się do przystępującego do diakonatu Antona Wasolyszyna. Przypomnę, że diakonat jest ostatnim etapem formacji na drodze do kapłaństwa. Na mocy święceń diakon staje się osobą duchową, przeznaczoną do służby Kościołowi i wiernym. Będzie udzielał sakramentu chrztu, udzielał komunii świętej, asystował przy sakramencie małżeństwa, odprawiał nabożeństwa oraz pogrzeby, jest powołany do głoszenia Słowa Bożego, nauczania dzieci i młodzieży, katechizmu. Po mszy świętej już diakon Anton Wasolyszyn otrzymał od biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej dokument poświadczający jego oficjalną przynależność do duchowieństwa kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej. Benedyktyn z Polski zechciał służyć w Ukrainie. Dnia 10 maja 2022 roku arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wyświęcił brata Efrema Michalskiego na diakona. W ten sposób wspólnota benedyktyńska archidiecezji lwowskiej, mieszkająca w podlwowskiej Solonce, wzbogaciła się o kolejnego szafarza sakramentów.
Święcenia odbyły się w kościele świętego Benedykta przy klasztorze świętego Józefa. W swoim przemówieniu wprowadzającym ojciec Maksymilian Nawara zauważył, że od dnia konsekracji świątyni każda uroczystość, która odbywała się w jej murach, ma wymiar historyczny. Są to i święcenia kapłańskie pierwszego ukraińskiego benedyktyna, ojca Leopolda Rudzińskiego, i dożywotnie śluby siostry Marii i przyjęcie siostry Iryny do postulatu, a teraz są święcenia diakonatu brata Efrema, który nadal będzie służył w tej wspólnocie. Metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki w swoim kazaniu, zwracając się do brata Efrema, powiedział: po kazaniu rozpoczęła się główna część święceń. Diakoni są wyświęcani przez nałożenie rąk biskupa, które pochodzi od apostołów, aby dzięki łasce sakramentalnej mogli wykonywać swoją posługę najlepiej jak potrafią. W liturgii święceń diakonom powierza się posługę Kościoła, który oddaje chwałę Bogu, a także blaga Chrystusa przez Niego Ojca o zbawienie całego świata. Na mocy święceń diakon staje się osobą duchową przeznaczoną do służby Kościołowi i Jego wiernym. Od tego czasu będzie udzielał sakramentu chrztu, udzielał komunii świętej, będzie asystował przy sakramencie małżeństwa, odprawiał nabożeństwa i pogrzeby, a także będzie zaproszony do głoszenia Słowa Bożego, do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych katechizmu. Wiesz to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Pokój z Tobą. Na zakończenie mszy świętej brat Izaak Kapala, przeor opactwa w Lubinie, gdzie rozpoczynał swoją drogę monastyczną i skąd przybył do Ukrainy brat Efrem Michalski, zwrócił się ze słowami wdzięczności do Boga i zebranych wiernych. Zaznaczę, że rok temu brat Efrem wyraził chęć przyłączenia się do duszpasterstwa ojców benedyktynów, którzy posługują w klasztorze świętego Józefa w Solonce. Do wspólnoty klasztornej wkrótce po rozpoczęciu szerokiej wojny dołączyły się także siostry z opactwa benedyktynek w Żytomierzu. Ponadto siostry benedyktynki z Solonki zaopiekowały się uchodźcami i urządziły w swoim klasztorze tymczasowe schronienie dla uciekających przed wojną ludzi, nie zawsze religijnych, niekoniecznie bieżących. I podczas swojego pobytu przy klasztorze goście tego domu stali się niejako częścią wspólnoty benedyktyńskiej, więc przybyli też na mszę świętą, aby podzielić się radością święceń diakonatu brata Efrema. Wieczorem 13 maja, w 105. rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej oraz z okazji rozpoczęcia nabożeństw fatimskich we Lwowie, w kaplicy Rozena arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odprawił mszę świętą wraz z przełożonym wspólnoty dominikańskiej Lwowa księdzem Igorem Gniusem, księdzem dziekanem Janem Niklem oraz z księżmi lwowskich parafii. Na początku liturgii metropolita Mieczysław Mokrzycki podkreślił znaczenie objawień fatimskich i wezwał wszystkich modlić się i prosić Maryję o nawrócenie grzeszników, o Boże miłosierdzie, a także o zwycięstwo i pokój w Ukrainie. W swojej homilii arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przypomniał słowa Maryi skierowane do dzieci w Fatimie. Jakщо світ не навернеться, прийде чергова війна. Gromadzimy się dziś w rocznicę objawień fatimskich, aby przypomnieć kolejny raz, że tak jak kiedyś mieszkańcy Niniwy, słysząc głos proroka Jonasza, podjęli drogę nawrócenia i uratowali siebie i swoje miasto przed zniszczeniem i gniewem Boga, tak i my, biorąc różaniec do ręki, podejmując post i nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi, mamy ratować naszą ojczyznę, miasta i wioski. To jest dzisiaj nasz front walki ze złem. Sama Maryja w Fatimie daje nam wskazanie, gdy mówi: mój syn chce zaprowadzić w świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Ci, którzy będą praktykowali to nabożeństwo, będą zbawieni.
Oto nasza nadzieja. Nadzieja całkowicie zwrócona ku niebu, całkowicie zwrócona ku Bogu, który daje nam serce swej matki. Orędzie i obietnice Maryi, jakie otrzymaliśmy w Fatimie, to bardzo realne wezwanie. To nie są tylko opowieści pobożnych dzieci, ale to jest słowo matki. Dlatego z ufnością i wiarą podejmijmy drogę fatimskiej modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia. To jest dobra droga ku wolności. To jest dobra droga ku zwycięstwu dobra nad złem. Po mszy świętej wszyscy modlili się, po mszy świętej wszyscy wierni modlili się na różańcu do Najświętszej Maryi Panny, prosząc o dar zwycięstwa i pokoju i zakończenie wojny. Na zakończenie odbyła się krótka procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej z kaplicy Rozena do zamkniętego wciąż jeszcze dla katolików kościoła Matki Bożej Gromnicznej. Na placu przed drzwiami kościoła odczytano też akt poświęcenia Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Dwunastego травня, в 105-ту річницю початку об'явлень Матері Божої у Фатімі та з нагоди початку фатімських богослужінь у Львові, архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив святу месу в каплиці Розена з настоятелем львівської домініканської спільноти отцем Ігорем Гнюсом, отцем деканом Яном Ніклем та священниками львівських парафій. Митрополит М'ячеслав Мокшицький на початку літургії наголосив на значенні фатімських богоявлень та закликав усіх молитися і просити Марію про навернення грішників, про Боже милосердя, а також про перемогу і мир в Україні. У своїй проповіді архієпископ наводив слова Марії, які вона скерувала до дітей під час своїх об'явлень у португальській Фатімі. Якщо світ не навернеться, прийде чергова війна, ще страшніша, ніж перша. Такі слова сказала Фатімі Мати Божого Сина. З одного боку, їх можна відчитати як застереження та попередження про часи великої війни і руйнації, а з іншого боку, можна подивитися на них як на слово надії і виразної підказки. Питаючи, коли надійде катаклізм і війна, чуємо відповідь в тому випадку, якщо світ не навернеться. Так само, якщо запитаємо, коли на землі буде мир, можна з відвагою сказати, тоді, коли світ навернеться. Історія останніх 10 літ показала нам, що світ проігнорував послання з Фатіми. Тому в Другій світовій війні можемо побачити реалізацію попередження Марії, бо світ дозволив розвиватися ідеології зла. Тому ми сьогодні збираємося в річницю фатімських об'явлень, щоб пригадати ще раз, що так як колись мешканці Ніниви, чуючи голос пророка Йони, ступили і пішли шляхом навернення і врятували своє місто від знищення і Божого гніву, так само і ми, беручи до рук розарій, практикуючи піст та молебень до непорочного серця Марії, рятували нашу батьківщину, міста і села. Після святої меси усі присутні молилися розарієм до Пресвятої Діви Марії, випрошуючи дар миру та припинення війни. На завершення була коротка процесія із статуєю Фатімської Діви Марії з каплиці Розена до все ще зачиненого для римокатоликів храму Стрітення. На площі перед храмом був зачитаний акт присвячення України непорочному серцю Діви Марії. Перемагає той, хто витримає у випробуваннях, у духовній боротьбі за Бога, церкву і народ. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти.
błogosławem na Ty powiesień damy. Ani Marię, ani Romija. Maja w Polupanówce w obwodzie tarnopolskim arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki uroczyście przekazał wspólnocie parafialnej relikwie błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej, beatyfikacja której odbyła się 12 września 2021 roku w Warszawie. W kościele świętego Józefa, który również jest archidiecezjalnym sanktuarium, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki rozpoczął mszę świętą dziękczynną oraz za dar 30-letniej posługi tu w tej parafii sióstr franciszkanek od krzyża. Na początku proboszcz parafii ksiądz Piotr Mały przywitał wszystkich obecnych i wkrótce przypomniał historię życia i cnoty siostry Elżbiety Różyczackiej, dzięki którym została wyznana przez Kościół jako błogosławiona. Mszę świętą koncelebrowali też księża z dekanatu tarnopolskiego na czele z dziekanem księdzem Andrzejem Maligiem i księdzem Wojciechem Bukowcem, dziekanem ze Stryjem. Wspólnie modlili się także siostry franciszkanki z Polupanówki i siostry karmelitanki z Mikuliniec oraz siostry Józefitki z Tarnopola, a także wierni pielgrzymi sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Polupanówce. Wywczajuczy jej biografię, baczymy, że ona była duże odważną i ruszyczą ludyną. Podczas swego kazania metropolita powiedział: błogosławiona matka Elżbieta Różyczacka była człowiekiem wiary, modlitwy, a także ufności. Trwała w nieustannym wysiłku, by służyć człowiekowi dotkniętemu cierpieniem. Jej niezwykła intuicja polegała na rozpoznawaniu różnych potrzeb i możliwości. Studiując jej życiorys, można dowiedzieć się, że jest osobą bardzo odważną i zdecydowaną. Świadczą o tym chociażby takie fakty. Po pierwsze, kiedy utraciła wzrok, to wówczas podjęła decyzję, że nie zamknie się w swoim cierpieniu, ale ofiaruje swoje życie innym niewidomym. Drugim faktem jej odwagi i zdecydowania jest decyzja rozpoczęcia drogi życia zakonnego i założenia zgromadzenia sióstr franciszkanek służebnic krzyża, którego charyzmem jest służba osobom niewidomym. Trzecim zaś faktem jest stworzenie w Laskach koło Warszawy ośrodka szkolno-wychowawczego dla niewidomych. Miejsce szczególnego nie tylko ze względu na wymiar edukacji i charytatywny, ale również duchowy. Zatem witając jej relikwie i wprowadzając je do tej świątyni, wnosimy wraz z nimi całą wiarę i odwagę oraz duchowość błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej. Obecność relikwii jest dopełnieniem obecności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, które od wielu lat i na naszej ziemi, z którą poprzez narodziny związana jest błogosławiona, posługują we wspólnotach parafialnych i otaczają szczególną opieką osoby niewidome. Święty Jan Paweł II powiedział, że świętych nie należy podziwiać, lecz naśladować. Dlatego nasze dzisiejsze spotkanie, gdy wprowadzamy w progi tej świątyni relikwii błogosławionej matki Elżbiety Różyczackiej, niech nie będzie tylko podziwianiem, ale stanie się próbą spojrzenia na nią, jako na wzór do naśladowania i odkrywania Boga w naszym codziennym życiu. Przypominaniem o takim odkrywaniu świętości niech będą te relikwie, obok których przechodząc lub klękając na modlitwę, zawsze pomyślmy o doświadczeniu wiary, jakie było jej udziałem i jakie mam i jakie nam pozostawiła jako wzór do naśladowania. Mamy tak czynić, ponieważ to my, jako wierzący chrześcijanie, zostaliśmy zobowiązani poprzez sakrament Chrztu Świętego do naśladowania i głoszenia orędzia miłości naszego Zbawiciela. To my, naszą postawą wiary, mamy pozostawiać ślady naszych spotkań z Bogiem. To my, żyjąc Ewangelią, mamy świecić światłem wiary tak, aby inni, widząc nasze dobre czyny, chwalili Boga, który jest w niebie i w ten sposób, jak błogosławiona matka Czacka, prowadzili do spotkania z Mesjaszem i Jego dobrą nowiną poprzez bardzo konkretny czyn miłosierdzia. Na koniec uroczystości duchowieństwo i siostry zakonne zakończyły świętowanie wspólną agapą w Ośrodku Rehabilitacji i Wczesnej Opieki nad Dziećmi Niewidomymi imienia Jana Pawła II, gdzie mieszkają i posługują siostry franciszkanki z Polupanówki. Delegacja polskich biskupów przybyła do Ukrainy. Jest to wizyta poparcia i solidarności z narodem ukraińskim w wojnie obronnej przeciwko rosyjskim najeźdźcom. W jej składzie znaleźli się przewodniczący Komisji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki, prymas polski arcybiskup Wojciech Polak oraz metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
18 maja w kurii archidiecezji lwowskiej hierarchowie spotkali się z dziennikarzami katolickimi. Przedstawiciele Komisji Episkopatu Polski wyrazili nadzieję, że ten dramatyczny dla Ukrainy czas będzie początkiem nowej ery w stosunkach pomiędzy Ukrainą a Polską, a także szansą na wzmocnienie relacji ekumenicznych. Arcybiskup Stanisław Budzik stoi na czele archidiecezji, która jest ściśle związana z Ukrainą. Przez wiele lat klerycy ukraińscy studiowali i formowali się w lubelskim seminarium duchownym, a sam metropolita niejednokrotnie odwiedzał nasz kraj. Tak, chciałbym najpierw podziękować za to zaproszenie, które przyszło do nas właśnie z Lwowa i z Kijowa, dlatego że dla nas taką sprawą oczywistą jest, że trzeba nawzajem się wspierać i Ukraina i Polska nawzajem powinny sobie pomagać, świadomi tego, jakie to ma znaczenie dla przyszłości naszych krajów, no i oczywiście dla przyszłości Kościoła w naszych krajach. I jedna, i druga ta rzeczywistość jest domagająca się jakiegoś wsparcia. My staramy się i przez Caritas Polska tutaj pomagać w Ukrainie, ale z drugiej strony też i pomagać w Polsce tym, którzy przeszli przez nasz kraj pewnie w liczbie ponad 3 milionów. W tej chwili w Polsce jest. Biskupi zaznaczyli też, że ich pomoc ofiarom wojny nie ogranicza się do schronienia uchodźców, ale trafia również jako pomoc materialna na terytorium Ukrainy. Na przykład tylko Caritas Archidiecezji Lubelskiej wysłał około 100 tirów z pomocą humanitarną do Ukrainy. Podczas swojej wizyty przedstawiciele Komisji Episkopatu Polski odwiedzą nie tylko Lwów, ale także Kijów, Irpień i Buczę. Ufność Boże, miłosierdzie, troską Twe duszę moją mieć. Jezu, ufam Tobie. Msza Święta dziękczynna. Dziękujemy razem z seminarzystami za ten rok formacji duchowej i intelektualnej. Tą modlitwą obejmujemy wychowawców, profesorów, wszystkich pracowników naszego seminarium, dziękując Panu Bogu, że włączyli się w to dzieło formacji. Klerycy lwowskiej archidiecezji ukończyli rok studiów i przygotowują się do praktyk duszpasterskich na wakacjach. W lwowskim seminarium duchownym świętego Józefa uroczystą mszą świętą podziękowali Bogu za kolejny i owocny rok przygotowania do kapłaństwa. 19 maja mszę świętą wraz z klerykami odprawił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem pomocniczym Edwardem Kawą, rektorem seminarium księdzem Piotrem Brzeskim, wychowawcami i nauczycielami seminarium duchownego. Tegoroczne dziękczynienie modlitewne za rok szkolny połączone zostało z wprowadzeniem do kaplicy seminaryjnej relikwii świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie swego spotkania z alumnami Seminarium Lwowskiego arcybiskup Mieczysław Mokrzycki zachęcił kleryków do szukania siły w naśladowaniu świętych, zwłaszcza w pracy duszpasterskiej. Na zakończenie Eucharystii wszyscy obecni uczcili relikwie świętej Faustyny Kowalskiej. Ekscelencjo, drogi księże biskupie Edwardzie, czcigodni wychowawcy, drodzy kapłani, drodzy klerycy, siostry zakonne i pracownicy naszego seminarium. Wezwanie Pana Jezusa, jakie usłyszeliśmy w Ewangelii, trwajcie w miłości mojej, zawsze było ważne i pryncypialne. Kościół przez wieki głosił potrzebę rozumienia tych słów jako wierność przykazaniu miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego.
będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Tę wierność rozumiał jako postawę służby wobec Boga i drugiego człowieka oraz jako szacunek do drugiego człowieka i do siebie samego. Dzisiaj to wezwanie Pana Jezusa nabiera znaczenia, kiedy trzeba mierzyć się z nienawiścią niszczącą pokój, siejącą grozę śmierci i pozostawiającą zgliszcza. To wezwanie "Trwajcie w miłości mojej" jest dzisiaj wielkim sprawdzianem naszej wiary w wymiarze nietracenia nadziei czy popadania w rozpacz. Dlatego w tym tak bardzo trudnym czasie prowadziliśmy relikwie świętej Faustyny Kowalskiej, należącej do grona najbardziej czczonych i popularnych świętych, którą Jezus wybrał, aby przekazała światu orędzie miłości. A wybrał ją nie dlatego, że była wykształconym teologiem, ale dlatego, że trwała w jego miłości pomimo wielu cierpień, jakich nie szczędziło jej życie od samego dzieciństwa. Najpierw skrajna bieda, jaka panowała w jej domu, nie pozwoliła zdobyć wykształcenia, lecz od dzieciństwa zmusiła ją do ciężkiej pracy. Potem posądzenie jej o chorobę psychiczną, czego doświadczyła i w domu rodzinnym, i w zakonie. Królestwo Twoje.